Cześć kochani, witajcie w świecie Tuka Life World. Ja mam na imię Iza i zabiorę Was dzisiaj w cudowną wspólną przygodę. No nie, my się chyba nigdy stąd nie wydostaniemy. No przestań, nie marudź, wcale nie jest tak źle. Ale czy Ty wiesz, że już jutro jest rozpoczęcie roku szkolnego? Ja w ogóle nie jestem na nie przygotowana. Ech, no ja w sumie też nie. No dobra, to wracajmy do domu. Ej, ale o co tu chodzi? Ja nie mogę stąd wyjść. No przestań mnie straszyć. Ale ja naprawdę nie kłamię. Te drzwi się nie otwierają. O matko. Dziewczyny, jeśli chcecie opuścić ten dom, on gada. Tak, gadam. I teraz chcę Wam pomóc. Słuchajcie mnie uważnie. Jeśli chcecie opuścić ten dom, musicie rozwiązać zagadkę. Zagadka skrywa się właśnie w tym pomieszczeniu. To tylko od Was zależy, jak Wam się uda i czy w ogóle Wam się uda. No ale dlaczego nie możesz nam powiedzieć, jak mamy to zrobić, żeby się stąd wydostać? Przecież skoro uprzedziłeś nas, że jest tutaj jakaś ukryta zagadka, to na pewno wiesz, jaka ona jest. Ja już naprawdę się teraz boję. Nawet nie mogę zawołać mojej cioci. Przecież oni zostali na tamtym piętrze. Teraz już jesteśmy tutaj sami. I dopóki nie rozwiążecie tej tajemniczej zagadki, to zostanie tak już na zawsze. Czy ty słyszałaś, co on powiedział? Pomyśl, co tutaj może być nie tak? Może gdzieś tutaj ukryty jest jakiś klucz? Poszukajmy razem. No dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko spokojnie się zastanowić. Ja pamiętam, że moja ciocia chowała kiedyś klucze pod obrazami. Tutaj obrazy właściwie powinny wisieć, ale zauważyłeś, że jest tylko jeden? Zauważyłam. I wiesz, co jeszcze zauważyłam? Tutaj chyba jest jakieś ukryte przejście. Mała dobrze kombinuje, ale co trzeba zrobić, żeby je otworzyć? O nie! Jego oczy wyglądają jak klucze. No nie, już nie przesadzaj. Ja myślę, że tutaj musimy rozwiązać jakąś grubszą zagadkę. Możesz mieć rację. W takim razie spróbujmy poszukać tych ukrytych obrazów. Może to one nas do czegoś naprowadzą. Też tak myślę. Zobacz, jeden jest tutaj i wydaje mi się, że on pasuje w to miejsce. Zgadza się. Teraz spójrz. Nad tym obrazem zapaliła się świeczka, która wcześniej była zgaszona. Ale gdzie jest reszta obrazów? Nie mam pojęcia. Musimy je poszukać. Małe dobrze kombinują. Może są tutaj gdzieś ukryte? No poszukajmy. Tego stołu nie możemy tutaj odsłonić. Tego też nie. Tutaj za tym gramofonem też nic nie ma. A może na górze? Spróbujmy. Może winda już działa. Czekaj, sprawdzimy jeszcze w drugim pomieszczeniu, ale tutaj chyba faktycznie nie ma żadnego obrazu. W takim razie spróbujmy pojechać do góry. Ej, jak ty tam wlazłaś? Ej, to faktycznie działa! No dobra, w takim razie szukajmy dalej. Może to właśnie te obrazy musimy ze sobą zabrać. Tylko bądź cicho, żeby ciocia nic nie usłyszała. Tu jest jeszcze jeden obraz. Wezmę oba. Wiesz co? Może spróbujmy najpierw zjechać na dół. Sprawdzimy, czy one pasują. Chodź szybko. Nie zastanawiaj się nawet. No dobra, sprawdźmy. O, chyba nie. No nie. O, ten pasuje. Zobacz, światło się zapaliło. Ale ten jest tutaj zdecydowanie za mały. Poczekaj. Mi się wydaje, że jeden z obrazów był w skrzyni, w której znaleźliśmy strój. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Ostro mi się dostało za to od cioci. Chodźmy, sprawdźmy. Ej, to jest ten! Zobacz, on na pewno tam pasuje. Mam go, sprawdźmy. Jest, eureka!
Brakuje nam jeszcze tylko jednego obrazu. Gdzie go szukać? Rozglądajcie się uważnie po całym domu. No dobra, to sprawdźmy jeszcze raz. Tutaj żadnego obrazu nie ma. Czy jest coś jeszcze w skrzyni? Nie. Ups! Co to za maska? Muszę ją zdjąć, bo wszyscy się będą mnie bali. Ale tutaj faktycznie nie ma żadnego obrazu. Pojedźmy na górę, sprawdźmy. On był zdecydowanie bardzo duży. Sprawdźmy, czy jest może tutaj. W kuchni nigdzie nie widzę żadnego obrazu. Na zewnątrz tym bardziej. Może oni specjalnie go gdzieś ukryli, żebyśmy my stąd nigdy nie wyszły. Poczekaj, powoli. A miejsce, w którym spałyśmy? Jesteś pewna, że sprawdziłaś je dokładnie? Tu jest dodatkowe łóżko. Tutaj nie ma żadnych innych obrazów. W tej skrzyni też nic nie ma. No nie, no przecież jakoś musimy się stąd wydostać. Poszukajmy dokładnie. Chyba naprawdę nigdzie go nie ma. Co my teraz zrobimy? Musimy rozwiązać tą zagadkę. Nie poddawajmy się. Zjedzmy ponownie. Może jednak coś przeoczyłyśmy. No nie, no proszę, daj nam jakąś podpowiedź. Tak dobrze nam szło. Zobacz, wszystkie tutaj pasują. Ten nie pasuje, bo się świeczka nie zapala. Proszę, pomóż nam. Nie pomogę wam. Musicie rozglądać się dokładnie. Odkryłam jakąś skrytkę. Ale tutaj niestety też go nie ma. Zobacz, jest mnóstwo rzeczy, ale niestety nie to, czego szukamy. A może tu? O matko, co tam było schowane pod spodem? To jest jakaś twoja maskotka? Wygląda na to, że musimy naprawdę zajrzeć w każdy kąt. Tutaj wszystko skrywa jakieś tajemnice. Nic tu po nas. Ja jadę na górę. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Słuchajcie, już wcześniej ściągnęłam wszystko z tych półek, bo zazwyczaj właśnie pod książkami znajdowały się jakieś klucze. Przewertowałam wszystkie strony, ale nic. No cóż, może ty mi coś podpowiesz. To ci podpowiem, moja droga. Coś ty zrobił? Jak ty to zrobiłeś? On podniósł do mnie głowę. O matko, udało się. Jest. Zobaczcie, to jest ten brakujący obraz na 100%. Odkryłam ołtarzyk. Lecę szybko, na dół. Może teraz się uda stąd wydostać. O matko, jak ty to zrobiłaś? Skąd ty wzięłaś ten obraz? Słuchaj, tam był sekretny ołtarzyk. Naprawdę nie uwierzysz. Ołtarzyk? Jak go znalazłaś? Wystarczyło podnieść głowę tego lwa, który był na dole. Tego posągu? Tak, i pod spodem znajdował się przycisk, magiczny przycisk, który uaktywnił tą wielką tajemnicę. Dobra, wieszaj go. Jest, udało się. Naprawdę, tutaj otworzyły się drzwi, zobacz. Brawo dziewczyny, jestem z was dumny. Zapraszam do sekretnego pokoju. Czy nam w końcu uda się stąd uwolnić? Wow. Już nie mogę się doczekać, co spotka nas tam na dole. Ja też. Szybko, sprawdźmy.